Lara, znajdujemy się na sesji do magazynu Viva. Ja nie spodziewałem się, jadąc tutaj, że taki mnie anturaż spotka. Pałacowy? Co się tutaj w ogóle wydarzyło? No, bardzo kolorowa sesja, fajnie, bo mam wrażenie, że trochę wszystkie sesje są podobne, a tutaj poszaleliśmy trochę, ja nie mam z tym w ogóle problemu, a jeszcze biorąc pod uwagę osoby, które pracowały przy tej sesji, to no, ja się im oddaję w całości. Uwielbiam też zdjęcia Bartka, więc wiedziałam, że będzie dobrze. Czekamy na efekty. Było dobrze i chyba też było bardzo szybko, bo przyjechałem i od razu skończone zdjęcia, także to się rzadko zdarza. A wracając do twojego życia, a w ogóle zaczynając w sumie tę rozmowę, chciałbym sobie tak uporządkować. W tym roku 30 lat, no nie wiem, czy powinienem to wypowiadać głośno. Nie mam problemu z tym. I wiele osób kojarzy cię z mamą, ale od kiedy ty się czujesz niezależna? Bo przewidując twoją odpowiedź, wydaje mi się, że po prostu wcześniej zaczęłaś pracować na własną rękę. No, dość wcześniej zawsze lubiłam pracować w ogóle i to chyba nigdy nie była kwestia mamy, to dużo bardziej była kwestia bycia córką właścicieli restauracji i to, czy to była mama, czy tata. Mama tak naprawdę się stała popularna, jak ja już byłam dość duża, bo miałam 18, 19 ponad lat, więc tak naprawdę nie to mnie dotknęło gdzieś tam w cudzysłowie, tylko bardziej to, że byłam właśnie córką właścicieli restauracji i czułam, że nie jestem traktowana tak jak ekipa knajpy, a bardzo chciałam przynależeć do ekipy, bo zawsze tam jest najfajniej. Dlatego tobie zdarzało się raczej nie przyznawać do tego, że jesteś z klanu Gesslerów i że masz rodziców restauratorów. No tak, wtedy się nie przyznawałam za dużo, a no tak, i przez to też chciałam szybko zacząć pracować, żeby być członkiem ekipy. I w sumie każde wakacje od 12 roku życia przepracowałam w różnych miejscach. A kiedy zaczęłaś pomagać mamie, potem jakby bardziej jeszcze być w tych wszystkich biznesach, czy tobie nie było trudno na przykład szefować trochę innym ludziom ze względu na swój młody wiek? To znaczy po to, żeby mi nie było właśnie tak bardzo trudno, po to wiedziałam, że muszę przejść przez wszystkie możliwe szczeble i zajmować wszystkie stanowiska w restauracji, wszystkie poznać, żeby też wiedzieć, czego ci ludzie potrzebują, którzy ze mną pracują. No bardzo wiele z tych osób to były osoby, które jeszcze się przebierały dla mnie za świętego Mikołaja, więc to oczywiście początkowo było dla mnie bardzo trudne, ale musiałam sobie parę rzeczy udowodnić. Myślę, że ważne było dla mnie to, żeby oni mnie uznali, żeby oni zobaczyli, że ja faktycznie nie siedzę i nie świecę i nie jestem paprotką, tylko nie boję się pracy i musiałam na pewno to sobie przerobić wewnętrznie. A co zdecydowało, że w ogóle zaczęłaś pojawiać się w mediach, bo kiedyś mówiłaś w wywiadach, że to nie jest twój świat, trzeba mieć jakieś ogromne osiągnięcia, żeby w ogóle się tutaj pojawiać. Oczywiście wiemy, że pracujesz, ale czy to właśnie był jakiś taki moment, że okej, zrobiłam to i to, to już teraz mogę pracować też własne nazwisko w mediach? To znaczy na pewno udowodniłam sobie sporo, ale też uświadomiłam sobie jedną rzecz, to znaczy taką, że i tak dyskusja na mój temat była i nie miałam tutaj nic do gadania. Więc pytanie było tylko takie, czy zajmę stanowisko, czy nie. No i zajęłam stanowisko, bo jeśli go nie zajmowałam, to się okazało, że wizja na mój temat jest jakaś w ogóle fatalna, straszna i ponura. No więc tak, więc skoro i tak ludzie gadają i tak, to już lepiej coś pokazać.